Dziękuję za prowadzenie. Proszę Państwa, ja dostałem strasznie nudny temat, tak? Bo my 30 lat się transformujemy tak energetycznie i do punktu wyjścia w zasadzie doszliśmy. No i również mamy 30-letnie doświadczenia w zwalczaniu barier. No i tak mogę powiedzieć, że zastanawiając się nad tym, co zaproponować, to pomyślałem sobie, że zanim pójdę do przodu, wrócić trzeba retrospektywnie, żeby się nauczyć, bo wiele działań podejmowanych, wiele wysiłku, dobrej woli ludzi, pieniędzy zostały bezsensownie, tak, zostało zmarnowanych bezsensownie i do niczego nie doprowadziło. I tak naprawdę w tej chwili chodzi o wybór pewnych kierunków, najważniejszych działania, bez wchodzenia w szczegóły, bez zestawiania po akademicku listy barier, bo to nie ma sensu. Jesteśmy przed ścianą, tak? I prawdopodobnie ta retrospektywa jest nam potrzebna, bo my że dokładnie wróciliśmy do tego, co było 30 lat temu i wiele rzeczy również bezsensownie zrobiłem. Ja bardzo przepraszam, bo ta retrospektywa też kazała krytycznie popatrzeć na to, dobrze, na to, co ja robiłem, bo to 33 lata w jednej branży. I tak naprawdę, jeżeli Państwo zobaczycie tutaj, jak cytuję sam siebie, tak? To nie wynika z jakiejś megalomanii, choć przyznam, że próżność nie jest mi obca, tak? Ale chcę również zweryfikować negatywnie pewne jak gdyby działania, które okazały się bezsensowne. I rzeczywiście jeszcze raz wrócę do tego okrągłego stołu, to 30 lat temu, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że nic nam się nie udało. No, był bardzo radykalny w stwierdzeniu, dlatego że to, co ustalono w sprawie redukcji emisji, stan środowiska przez te 30 lat, tak, został naprawdę poprawiony z wyjątkiem CO2. Oczywiście nie było zgody, tak, co do energetyki jądrowej, był protokół rozbieżności, ale to, co tych dwóch dżentelmenów, tak, mówiło o energetyce odnawialnej, tak, gdzie trzeba budować, tak, małe elektrownie odnawialnych źródeł energii, tak, trzeba pobudzać przedsiębiorstwa, trzeba produkować urządzenia. To jest, proszę Państwa, wszystko dokładnie mogę dzisiaj powiedzieć. Tak. To, co ja robiłem przez 30 lat. Otóż, cytując klasyka tutaj, tak, Grzegorz Wiśniewski, po 20 latach, tak, wtedy, kiedy przygotowywaliśmy strategię rozwoju, tak, energetyki odnawialnej i stojąc gdzieś tam w Sejmie, wiedząc, że są górnicy, tak, z oponami przed Sejmem, no, musiałem coś powiedzieć, tak? I rzeczywiście mówiłem 20 lat temu, że to, że mamy węgiel, to dobrze. Bo to jest ten punkt, ten element transformacji, tak? Z tego węgla, tak, wyjdziemy i mamy czas, bo wtedy jeszcze mieliśmy czas, żeby transformacji dokonać. Ale też ostrzegałem, że nie możemy, to nie jest proste, ale nie możemy czekać, bo dojdziemy do momentu, kiedy pod wpływem zewnętrznych okoliczności, a w tej chwili są zewnętrzne, poważne, tak? Będziemy musieli działać w pośpiechu, na kolanie, i obszar wyboru będzie bardzo zawężony. I proszę Państwa, ja prześledziłem całą tę historię i były jak gdyby różne rządy, tak? I doszedłem do wniosku, mówimy o pluralizmie, o dyskusji, o konsensusie, tak? O jakichś wspólnych wartościach. I doszedłem do wniosku, patrząc na te 30 lat do tyłu, że tak naprawdę rząd Jerzego Buzka, który był niezwykle trudną koalicją, co tam w środku nie było, to Państwo wiecie, tak? On tak naprawdę wykonał największą robotę. Tak. Została przyjęta strategia, tak, rozwoju energetyki odnawialnej, cele na 2020, ten sam. To była dokładnie strategia zgodna z polityką Unii Europejskiej i pierwszym dokumentem w krajach Europy Środkowej. Mówiliśmy o Wyszehradzie. Tak.
po raz pierwszy Polska w tym kierunku poszła. I nie poszła inaczej niż Unia. Poszła przed wejściem do Unii dokładnie w takim kierunku, jak Unia miała pójść. Ale tutaj jest bardzo ważna rzecz, profesor Poprzyk do tego nawiązywał, do tej decentralizacji. Toż to, proszę Państwa, wtedy 2001 rok, informacja o stanie bezpieczeństwa energetycznego. Wyraźnie rząd Buzka mówił, że jeżeli wchodzimy w energetykę odnawialną, to większe znaczenie ma lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Trzeba delegować uprawnienia na szczebel województw, gmin, powiatów. I najpierw bezpieczeństwo lokalne, gmina, wieś, tak, sołectwo. Potem regionalne, potem dopiero krajowe. A my żeśmy wszystko odwrócili do góry nogami. I to nie będzie działać, bo jeżeli odwrócimy ten mechanizm do góry nogami, to nie będzie energetyki odnawialnej. I to jest jedna z nauczek. Proszę Państwa, ja już tu Państwa nie będę męczył, ale 2007 rok, no wtedy już mi ciśnienie skoczyło, bo nie tylko zobaczyłem, że odwraca się ten mechanizm góra-dół, ale że pojawiają się bardzo niedobre relacje pomiędzy rządem a tradycyjnymi monopolami, tak, które idą wbrew konsumentom energii, wbrew energetyce odnawialnej i ostrzegałem, że będzie źle. W 2015 już mówiłem, że ostatecznie porzucono koncepcję rozwoju konkurencyjnej, otwartej, innowacyjnej energetyki z filarem lokalnym. Proszę Państwa, punktem przełomowym było przyjęcie w 2006 roku programu dla elektroenergetyki. Bo jeżeli do tego momentu była jeszcze decentralizacja, była już możliwość jak gdyby normalnej transformacji, tutaj przeczekali, sektor energetyczny przeczekał i postanowił się konsolidować pionowo w grupy energetyczne. I wtedy w takim otoczeniu nic się już nie da zrobić. To jest moment przełomowy. I proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz. Bo oczywiście to jest konferencja polityczna, ale powiem, że od tego momentu mieliśmy różne koalicje, różne partie rządziły i to teraz mamy też taki wyjątkowo wyraźny przykład jak gdyby wpływu polityki. Ale okazało się, że od tego momentu, nawet jeżeli w niektórych momentach te koalicje próbowały coś robić dla energetyki odnawialnej, to końcem końców ten sektor i tak nie przywoływał do porządku. Tak? I one jak gdyby szły na sznurku już koncernów energetycznych i wtedy się nie da nic zrobić. I proszę Państwa, jaki jest efekt tego wszystkiego? Proszę Państwa, tu jest zużycie węgla i odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej po lewej stronie i w prawej Polska. Polska jest ta bez kropeczek. Jeśli chodzi o węgiel, to proszę Państwa, od 90 roku schodzimy jak gdyby razem z Unią Europejską, oczywiście inna skala, tak? Oczywiście tu nam się ten węgiel trochę zaczyna podnosić, tutaj Unia idzie w dół, ale powiedzmy, że weszliśmy do tej Unii Europejskiej i taką jeszcze byliśmy chętną panną młodą, tak? Coś chcieliśmy zrobić, tak? Tak, żeby działać wspólnie. Natomiast w energetyce odnawialnej, proszę Państwa, to jest Unia Europejska, to nam idzie do góry i nam się przecina, tak? W Niemczech się przecięło, wcześniej w Unii, w 2019 roku będzie więcej odnawialnych źródeł energii niż węgla. A my wypłaszczyliśmy drogę, tak? I idziemy, proszę Państwa, w dół. Ja mogę powiedzieć, że jest zagrożenie Europy dwóch prędkości. Proszę Państwa, w przypadku energetyki odnawialnej, a może w ogóle i energetyki, to jest zagrożenie Unii dwóch kierunków, bo kierunek ma wektor. My idziemy w ogóle w innym kierunku i to jest naprawdę niebezpieczne. No i tutaj widzimy w przypadku energii elektrycznej, że tam no, jakoś się tam staraliśmy do 2016, potem nastąpiło całkowite wypłaszczenie. Ten wykres był już prezentowany, co się stało z energetyką odnawialną. NIK mówi 8 miliardów transferu. Nasze analizy mówią, że to będzie 12-14 miliardów. I proszę Państwa, zamiast zainwestować tutaj, to jest z naszych podatków,
pójdzie do innego kraju, który już zainwestował i dostanie od nas gdyby taki podarek. Ja tego nie potrafię zrozumieć, że w ogóle do czegoś takiego mogło dojść. Tak, transfer statystyczny, bo to nie będzie energia, to będzie po prostu przesunięcie nie z budżetu konsumentów, tylko z budżetu środki podatników. Proszę Państwa, o tej polityce, tak, bo teraz wchodzimy, no, co zrobić, żeby gdyby wyjść z tego dryfu, bo to my po prostu w tej chwili przestajemy już sterować, do gdzie idziemy. Otóż, proszę Państwa, te kolorowe jak gdyby obrazki, ja je trochę w innym układzie przedstawiłem niż one są w tej polityce. Jak ja to zobaczyłem, to tak jakby ktoś wyrysował jakąś kreskę i dał dziecku kredki, tak, i kazał mu tak zakolorować, tak? Bo tam jak gdyby żadnej logiki, tam być może tam jest taka logika jak w zupie pomidorowej, taki kręgosłup, tak, w tym wszystkim. Natomiast kilka rzeczy jest ciekawych, tak? Mianowicie, proszę Państwa, no to zapotrzebowanie to jest niemożliwe przy tych cenach energii, które się tworzą. To przecież gdybyśmy chcieli zapłacić za te megawattogodziny, to byśmy wszyscy poszli z torbami, tak? Bo tu będzie mechanizm jak gdyby rynkowy, który będzie ograniczał zużycie przy takim cenie. Ale proszę Państwa, cały myk polega na tym, że tutaj jest u góry trochę energetyki odnawialnej przesuniętych później, ale tu paliwa kopalne i rosną, tak? To jest po prostu zupełnie inny kierunek, bo tu nie ma efektywności żadnej, tak? No i te odnawialne źródła, tak, to jest deklaracja 21%. Proszę Państwa, w energii elektrycznej jak by to wyglądało? Otóż wyglądałoby to tak, że my mamy 16% w 2017 i mamy zejść zgodnie z tą polityką jeszcze bardziej, tak, w energii elektrycznej do 15% i potem prawie nic, potem jakiś taki kij hokejowy, który nie wiadomo skąd się tutaj stworzył, i potem tam dalej znowu jest płasko. Proszę Państwa, jeżeli ten cel jest 32% na energię finalną, to na energię elektryczną w impact assessment do dyrektywy jest 43,51. Polska chce mieć 27, połowę. W związku z tym nie są możliwe do spełnienia żadne cele redukcyjne, bo wtedy jeszcze nawet atomu nie ma. No tutaj już pan profesor o tych 40% w Niemczech mówił. Proszę Państwa, ale skutki tego jakie są, bo wrzuciliśmy tę politykę do modelu ekonomicznego, liczymy jakie są koszty energii, tak? To jest przerażające, tak? To są ceny stałe z 2018 roku, tak? I to idzie w górę, tak, w cenach bez inflacji, tak, 400, gdzieś 60, wtedy kiedy Unia po tych inwestycjach, tam już trend jest spadkowy. To jest po prostu niemożliwe dla nas, dla gospodarki, żebyśmy my, to jest, to, tego nie ma, proszę Państwa, w polityce energetycznej to jest przeliczone, żebyśmy ten miks jak gdyby w ogóle mogli zrealizować. Mało tego, taką małą analizę wrażliwości zrobiliśmy, żeby zamienić Ostrołękę, no jeszcze są drogimi farmami fotowoltaicznymi. Te farmy obniżyłyby koszt dla odbiorcy końcowego. Przecież to jest, a to są jeszcze fotowoltaika, dopiero wchodzi, dopiero przed nią jest czas, a my mówimy, że ona tu już by była inwestowana. To samo zamienialiśmy morskie energetykę jądrową na morskie farmy wiatrowe, najdroższą technologię energetyki odnawianej, jeszcze bardziej się obniża. Tam nie ma żadnej racjonalności ekonomicznej. Już nie mówię, że nie ma środowiskowej, nie ma żadnej ekonomicznej. No i takie zasadnicze uwagi. Po pierwsze, cele są nieambitne przy przesadzonej prognozie zapotrzebowania na energię. Widać ręczne spowalnianie i dalsze odsuwanie w czasie odnawialnych źródeł energii. Tak? Widać, że nastąpi dalsze przyspieszenie rozchodzenia się prędkości i kierunków Polski i Unii Europejskiej. To jest dramat. Bo my w ogóle stracimy, nie będziemy mogli mówić o innowacyjności, o niczymkolwiek. To jest zabetonowanie jak gdyby sektora na wiele, wiele lat. I pominięcie aspektów ekonomicznych i stawianie nadmierne na droższe technologie. Ja, proszę Państwa, tutaj no, całe życie spędziłem w energetyce odnawialnej, ale jeżeli nawet w tym małym pasku tych odnawialnych źródeł energii widzę, że stawia się na tak zwane źródła stabilne, tak? Które są trzykrotnie droższe, dają energię niż energia wiatrowa i słoneczna, to jest niewłaściwe. Miks powinien być, tak, ale tu nie ma żadnych granic i kordonów
przed kosztami tak, energii. I nie ma też źródeł niestabilnych. Ja jestem niestabilny, mam niestabilny charakter. Źródła odnawialne są stabilne, sterowalne, przewidywalne. Trzeba umieć tylko z nimi właściwie postępować. I proszę Państwa, jak gdyby zbliżając się do tych końcowych rekomendacji, ja widzę wielkie zagrożenia tak, w realizacji tego projektu i uważam, że pierwsze zadanie tego okrągłego stołu to byłoby właśnie przy tej okazji, bo to jest nasza przyszłość, to są ramy i niezwykle silny wpływ polityki na energetykę. Jak ja to widzę, proszę Państwa, jeżeli ten scenariusz byłby realizowany? Ja widzę niebezpieczeństwo takiego scenariusza niebieskiego albo czerwonego. I to jest pewna koncepcja, która polega na tym, że poruszamy się w takich obszarach. Pozytywna opinia społeczna. Chcemy polityki klimatycznej. Są wyższe ceny dla paliw wysokoemisyjnych. Jest duża potrzeba ograniczania niskiej emisji, poprawa komfortu, wysokie zapotrzebowanie na produkty ekologiczne. Po drugiej stronie jest obojętne podejście społeczeństwa. Brak zainteresowania polityki klimatycznej, wspieranie cen węgla, gazu, niskie znaczenie kwestii ekologicznych i tak dalej. I proszę Państwa, ogólnie badania opinii publicznej wykazują silne poparcie dla energetyki odnawialnej, 80%, 85%. Ale społeczeństwo przyzwala na tego typu rzeczy i to się pogarsza. To jest co innego deklarować, że ja popieram, tak? A co innego dopuścić, że taka polityka jest realizowana. To są zupełnie jak gdyby różne kwestie. I mamy technologię, przepraszam bardzo. Mamy szybki rozwój technologii. Nowe technologie wchodzą i te duże, i te małe magazyny i mamy wolny rozwój technologii i dalszy powolny rozwój tradycyjnych. I jeżeli tutaj jesteśmy po lewej stronie, tak, czyli opinia chce, technologie nie bardzo jeszcze mamy, ale już przynajmniej te małe pójdą, ciepło rozproszone pójdzie, będzie dobrze. Tak? Tutaj byłoby wspaniale, gdyby tak poszło, że mamy technologie, one już są na rynku, możemy je brać. Ludzie chcą, polityka nie blokuje, idzie nam transformacja. Natomiast ta polityka, która jest prezentowana, to ściągnie nas albo do scenariusza niebieskiego, czyli niby technologie są, ale tu nie ma poparcia i polityka źle działa, gdzie będziemy mieli brak zainteresowania inwestycjami, brak efektu skali dla małoskalowych i rozwój technologii scentralizowanych typu atom. Ale możemy wejść jeszcze tutaj. Tutaj będą w ogóle jakiekolwiek zablokowanie dla OZE i wrócą tradycyjne i to jest przykład Ostrołęki. Tak? Także proszę Państwa, jeżeli tu zostaniemy ściągnięci, to już nie będzie, nie wyrwiemy się z tego, bo już to zabetonujemy sektor na zawsze. I moje rekomendacje. Proszę Państwa, myśląc o tych barierach, to myślę, że musimy myśleć o dwóch jak gdyby obszarach. Politycy i inwestorzy. Tak? I wszystko, reszta nas odgrywa rolę, a nie kluczową. No i tutaj mam tę tezę, że ta polityka utrzymuje uzależnienie od węgla i wysoki stopień emisyjności od szeregu lat i jeszcze na domiar złego dryfuje na wysokie koszty. Czyli po pierwsze, konieczna jest ta transformacja, bo to jest dla nas i ona będzie początkowo kapitałochłonna. Cały dramat polega na tym, że my zmarnowaliśmy pieniądze i czas, a teraz potrzeba pieniędzy i jeszcze nie ma czasu. Tak? I nie możemy mówić, że to się stanie za darmo. Nie ma takiej możliwości, tylko że dla nas jest to dramat, proszę Państwa. Ale jeżeli chcemy dążyć do taniej energii, to nie ma innego wyjścia, jak tylko odnawialna energetyka. I to jest nowe, bo jakbym mówił Państwu 20 lat temu, 10 lat temu, tego bym nie powiedział. Teraz mogę z pełną świadomością powiedzieć. Dalej, na najstarsze rozwiązania uważam, że nie chodzi nawet o świadomość ekologiczną ludzi. Energetyka sfejkowała informacje. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Nam jest potrzebna przejrzystość informacyjna i jak popatrzycie Państwo, jaka jest informacja na stronie Ministerstwa Energii dla obywateli, tam nic nie ma. Tam nic nie ma, tam żadna normalna firma nic się nie dowie. I to, co jest jeszcze bardzo ważne w punkcie polityków, to rzeczywiście to musi być plan transformacji kompleksowy. Nie możemy działać na oślep, chaotycznie i blokować jedne działania drugimi, ale jest potrzebne
potrzebny ten konsensus. I proszę Państwa, on jest potrzebny także w sprawie akceptowalnego korytarza wzrostu cen energii. Nie okłamujmy się, nie wyjdziemy, nie, od razu nie zejdziemy z kosztami, bo te rezerwy są skromne. Nawet te zasoby uśpione, o których pan profesor mówił, to one nas nie uratują przy tym dryfie, który mamy. I jest potrzebny konsensus nie na kadencję, na 10 lat minimum, bo tyle ta transformacja będzie nas kosztowała. I ostatni już, są te rekomendacje dla inwestorów. Proszę Państwa, w tej polityce jak gdyby chaosu rosną nam koszty i są szanse na wprowadzanie tych technologii na salach rynkowych. Po pierwsze, strategie inwestycyjne trzeba budować na podstawie fundamentalnych, długoterminowych prognoz jak gdyby kosztów energii. Po drugie, proszę Państwa, ryzyko rośnie bardzo dużo. Mamy najwyższe koszty kapitału, żeby wziąć z banku, zainwestować w energetykę w Polsce, w całej Europie, już w tej chwili, bo taki chaos jest i niepewność. 2% więcej kosztu kapitału, to koszty energii rosną o 8% w energetyce odnawialnej. Musimy pozyskać świat finansów. I oczywiście trzeba rozwijać, jeżeli mówimy o cenach energii, to te modele biznesowe, prosumenckie, oszczędnościach na rachunkach autokonsumpcji. I na koniec już. Proszę Państwa, przepraszam, że jako osobistą tutaj taki komentarz, ale jest moja perspektywa i ona nie musi być właściwa. Chcę, żebyście Państwo moją perspektywę jak gdyby znali. To jest naprawdę, Radku, ostatni slajd. Po pierwsze, ja przyznaję, że polityka jest ważna i że przegrałem te 33 lata zmagań z barierami politycznymi. To jest po prostu nie do pokonania w polskich jak gdyby warunkach. I nawet jak coś się tam udało, strategia rozwoju energetyki odnawialnej, czy poprawka prosumencka do ustawy o OZE, tutaj dziękuję panie pośle, to one nie przyniosły trwałych efektów. Dalej zostały zniszczone na etapie jak gdyby wdrożeń. Kolejna sprawa, punktowe elementy, jakie się udały, to takie, które były realizowane poza jurysdykcją prawa energetycznego tworzonego przez incumbents, przez te zasiedziałe tak biznesy. Tam, gdzie było dla kolektorów słonecznych program prosument, czyli z dotacją gdzieś, ale nie wpuszczono nas na rynek, na prawdziwy rynek, tylko trzeba było opłotkami biegać. Tradycyjna energetyka po 15 latach po okrągłym stole zawróciła z drogi transformacji i okopała się na pierwotnych pozycjach. I tutaj ten wolny rozwój kraju zablokuje rozwój kraju, bo to jest jednoznaczne. I proszę Państwa, ostatnie dwa zdania. Po pierwsze, oczekujemy tych pozytywnych zmian, ale one się mogą dokonać w Polsce tylko przez kryzysy. A w takiej sytuacji jest energetyka w tej chwili w Polsce, albo przez dialog i dyskusję. Ja uważam, że to jest bardziej prawdopodobne, ale jeżeli Państwo dzisiaj podejmujecie ten dialog, to my rzeczywiście potrzebujemy okrągłego stołu i dialogu w sprawach energetycznych, tylko nie z energetykami, najbardziej konserwatywną grupą w Polsce. Do tego trzeba dopuścić, konsumentów energii. Tak? I to jest moja perspektywa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.